Chcę tam po siekierkę albo po maczugę. Będzie przydatna w walce z bossem, żebym się nie męczył. Zresztą i tak tędy będę mógł się wrócić. Jednakże co? Oj, aha, tutaj, tak. Tu jest portal. Jednakże. Jest tu przejście. Ale jednakże nie mogę go użyć, ponieważ głupi wóz, dokładniej chyba kareta, nie zmieniam maczugi, nie da mi przejścia w górę, więc idziemy w prawo. Oj ty skubańcu. No i już dwa hity. Pięknie. O, super. Super. Widzę, że Charlotte wie co robić. No, rozwal go. Już go nie ma. Sejwik. I czy to będzie boss? Czy jeszcze wspinaczka? Chyba jeszcze wspinaczka. Tutaj coś jest. Oj, nieładnie. Dobra, używamy prowizorki, czyli siekierek. Serduszka też trzeba zbierać, co tam? A, dostało mi się. Dobra, zratujemy na razie tu. Super, znowu aks mam. No i kto grał w Castlevanie? Dawn of Sorrow pewnie skojarzy sobie przynajmniej połowę przeciwników, ponieważ tą Castlevanię zrobiono na cześć, a dokładniej to ja wyczytałem gdzieś, ku czci swojej 20-letniej pracy, więc bardzo nawrzucano dużo potworów z innych Castlevanii, dodano paru nowych. Aj, musiałem spaść, no chodź tu. Dodano parę potworów, dużo dodatków, bla bla bla, żeby to uczcić. O, nie odkryłem tego. Nun Shus. Jednak czasami wielokrotna gra tego samego może popłacić. A ja ciebie nie, pedale. Skurwysynku, ja ci dam. Ja cię wcale nie kocham. Jesteś brzydki. Dobra, idziemy. Tu, o, jakiś unik zrobiłem niesympatyczny. O, Charlotte. Stanęła w mojej obronie. Dziękuję ci, że osłoniłeś mnie przed latającą kością. Teraz tak. Bierzemy maczugę. Holy Lighting. To jest ta umiejętność taka lepsza. Czekajcie, Jonathanowi dam, bo on będzie... Aha, on nie może. Takie jaja. Nunchus, czy to? O, Nunchus. Bierzemy. Czy wszystko ciekawe masz założone? O, jeszcze to możesz, ale zaraz. Czy Jonathan to może założyć? Ale rzeczywiście, że tak. No to zakładasz. Trochę wyekwipowałem przed save'em, no to powinienem bez zabicia wygrać. Co to będzie, co to będzie? To się dowiemy. Oj. No, coś takiego. Aj. Dobra, wyzywamy Charlotte, żeby mi pomogła.
Jest, udało się. Jednak mi nie pomogła. I kto to był? Dulhan. Dziwna nazwa. No, przy tym kółeczku zawsze będzie przymulać. Niestety. Nie dziwcie się, dużo animacji. A jeśli wam przeszkadza zamulenie, to mogę robić nagrywanie z komórki na mój DS Lite. Ale co to będzie wtedy za grafika i dźwięk? Loretta, która ma dziwne oczy. Oj, przyspieszyłem. Za szybko coś to przyspieszam. No, co jest, Jonathan? Nie masz siły? Nie zjadłeś śniadania? To nieładnie. Ty tak na Drakule szybki, a tu śniadania nie jadłeś. Zaraz ci jakąś bułeczkę kupię u naszego księdza Ryzyka. Albo może pan Wiatr coś będzie mieć. Sobie zamieniam na miecza. A, nie udało ci się, przykro mi. Idziemy dalej. O, trzeba zbierać wszystkie pieniążki. Każda waluta się liczy, każdy pieniądz. Jaka jest zdolność? Aha, już wiem co. Takie podsadzanie partnera. O, coś takiego. No, już jednego hita zadaje, czyli jest ciekawie. Dlaczego ja tak spadam nieładnie? Dobra. Jedną stronę obaliliśmy, teraz drugą. Co tu będzie? O, takie cuda. To jeszcze tu się powspinamy. I co to będzie? Co to będzie? Oj, musiałem spaść. Ale szkielecik też spadł, no to dobrze. Oj, tu też jest jakieś przejście. Ale tu nie przejdę. Jakieś okulary zdobyłem. Bierzemy cape. Sandały mamy, holy lighting. A w sumie wezmę jeden pancerza mniej, ale za to many sobie. Oj, nie zwróciłem na niego uwagi. No, Claymore wymiata. Teraz tak. Czy tędy coś jest ciekawego? Się okaże. Kurwa. No. Pożałujesz tego. Teraz tak. Coś tu zdobyłem. A co to jest? O kurwa. Zajebisty sprzęt. O, jeszcze siekierkę dostałem. Jeszcze lepiej. Ale ja tam wolę Claymora. No i jak ja chcę go zaatakować, to on akurat musi uciec. Nie fajnie. Oj, znowu mi się odbija. I znowu musiałem spać, no ja pierdzielę. No chodź tu. No i idziemy dalej. A nie, po co ja ją dezaktywuję?